Inwestor, który samodzielnie buduje portfel spółek giełdowych, musi przyjąć jakieś kryteria i korzysta z różnych narzędzi. Tu pojawiają się bohaterowie naszego odcinka – analiza fundamentalna i analiza techniczna. Te dwie metody analizy mają zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników, ale ja będę się dzisiaj zastanawiał nad tym, kiedy korzystać z jednej metody, a kiedy z drugiej. A może w ogóle powinniśmy trochę te metody łączyć i korzystać po prostu z obu. Analiza fundamentalna, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na fundamentach, czyli na kondycji emitenta papieru wartościowego oraz gospodarki. Im lepsza sytuacja finansowa spółki, tym większe szanse na wzrost wartości wyceny. W długim terminie istnieje silna korelacja pomiędzy wzrostem zysków spółki a wzrostem jej wyceny rynkowej. W ten sposób inwestor sam analizuje, jaka powinna być wartość spółki i porównuje ją z aktualną wyceną rynkową. To porównanie pokazuje, czy spółka jest niedowartościowana, czy może przewartościowana, czy warto ją zatem kupić, czy może sprzedać. Ta metoda skupia się przede wszystkim na biznesowych aspektach działalności firmy i jest powszechnie stosowana przez banki, biura maklerskie, firmy konsultingowe i znanych inwestorów, takich jak na przykład Warren Buffett. Analiza techniczna nie potrzebuje danych finansowych spółki. Interesuje ją jedynie cena i zmiany tej ceny w czasie. To z kolei pokazują wykresy, które są niczym innym jak zapisem graficznym historii zmieniającej się wyceny. Inwestorzy szukają na tych wykresach schematów z przeszłości, które mogą pojawić się w przyszłości. Jedno z podstawowych założeń analizy technicznej mówi, że o cenach akcji decyduje popyt i podaż, a zjawiska giełdowe wyprzedzają w czasie zjawiska ekonomiczne, czyli rynek dyskontuje bardzo szybko przyszłość. Powszechnie przyjmuje się, że analiza fundamentalna powinna odpowiedzieć nam na pytanie, co kupić. Z kolei analiza techniczna powinna odpowiedzieć nam na dwa pytania. Kiedy kupić? No i kiedy sprzedać? Z tego punktu widzenia wydaje się, że moglibyśmy łączyć te dwie analizy. No bo zobaczmy, z punktu widzenia analizy fundamentalnej możemy ocenić, jaka jest kondycja finansowa danej spółki oraz gospodarki, w ramach której ta spółka funkcjonuje. Z kolei analiza techniczna może nam podpowiedzieć, w jakim trendzie znajduje się dana spółka. Niezbędne dane do analizy fundamentalnej spółek znajdziemy w ich raportach finansowych. Na pewno będzie nam potrzebny bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Na podstawie tych danych możemy policzyć różne wskaźniki do wyceny lub skorzystać z serwisów agregujących te dane i liczących je za nas. Kolejnym krokiem może być próba oszacowania zysków spółki w kolejnych latach na podstawie dostępnych danych oraz ewentualnych prognoz. Drugą częścią analizy fundamentalnej jest analiza makroekonomiczna i sektorowa, czyli badanie danych dotyczących rynku i branży, w której dana spółka działa. Tu z kolei potrzebne będą badanie sytuacji ekonomicznej i koniunktury gospodarczej, inflacja, kursy walut, najważniejsze wskaźniki gospodarcze, polityka ekonomiczna prowadzona przez państwo i wiele innych. Do tego dane sektorowe, raporty branżowe, dane z różnych krajów, które będzie można ze sobą zestawiać. Na szczęście są portale, które agregują dla nas dane finansowe i dokonują ważnych obliczeń. To oszczędza nam czas i pozwala na robienie tak zwanego screeningu fundamentalnego, czyli wyboru wstępnej listy spółek spełniających określone kryteria fundamentalne. Na przykład określona wysokość stopy dywidendy, stopa wzrostu rocznych przychodów netto czy stopień zadłużenia spółki. Analiza fundamentalna jest bardzo wymagająca i trudno się dziwić, że wielu początkujących inwestorów ma z nią spory problem. Jest czasochłonna. Jest to praca na danych, która wymaga bardzo dobrej znajomości finansów spółek, a czasem nawet księgowości. Na szczęście jest coraz więcej opracowań i analiz. Warto jest zaglądać do biur maklerskich i czytać ich rekomendacje po to, żeby po prostu pogłębić swoją wiedzę. Pracują tam analitycy, którzy opiekują się konkretnymi sektorami, więc szkoda z tej wiedzy nie skorzystać. Analiza techniczna też potrzebuje danych, ale tych o zawieranych na rynku transakcjach. Tutaj potrzebne są takie elementy jak dokładne ceny otwarcia i zamknięcia notowań instrumentów, dane z dokonanych transakcji na rynku, wolumen, czyli wartość zawieranych transakcji, dodatkowe wskaźniki i oscylatory. Im więcej danych, tym teoretycznie dokładniejsza analiza. Analiza techniczna nie ma zastosowania tam, gdzie nie ma zawieranych dużo transakcji i rynek ma małą płynność. Z tej metody nie skorzystamy też przy analizie debiutów giełdowych, ponieważ spółki te mają jedynie dane istotne dla analizy fundamentalnej. Nie mają jednak żadnego zapisu zmian wyceny czy transakcji historycznych. Analizie technicznej towarzyszy teoria samospełniającej się przepowiedni. Jeśli na danym rynku wielu inwestorów korzysta z analizy technicznej, to korzysta z tych samych metod i być może widzi to samo na wykresie, więc jest szansa, że swoim zaangażowaniem wygenerują ruch zgodny z daną analizą. Przykładowo,
Jeśli wyjdę z założenia, że po 50% spadku akcji nastąpi techniczne odbicie, to dokładnie w tym miejscu ustawię swoje zlecenie kupna. Jeśli ja i tysiące innych inwestorów postąpimy tak samo, to być może nasze zlecenia kupna wygenerują faktycznie to odbicie. A jak patrzą na to polscy inwestorzy? Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych robi co roku OBI, ogólnopolskie badanie inwestorów, w którym pyta również o preferowane metody analizy. Dane z ostatnich lat pokazują, że rośnie odsetek korzystających z analizy fundamentalnej, a spada odsetek korzystających z analizy technicznej. Jednak nadal największa grupa deklaruje korzystanie z obydwu metod łącznie. Obie analizy mają oczywiście swoje wady i trzeba mieć tego pełną świadomość. Przykładowo, analiza fundamentalna może mi teraz wskazywać, że spółki są wyraźnie niedowartościowane, ale taka sytuacja może utrzymywać się nawet przez wiele lat, bo będą istotne inne czynniki. Świetnym przykładem jest teraz aktualna sytuacja dotycząca wojny, gdzie kondycja finansowa spółek spada naturalnie na drugie miejsce, no bo najważniejsze ryzyko to ryzyko geopolityczne. W analizie technicznej bazujemy z kolei na samych cenach oderwanych całkowicie od fundamentów, więc naturalnie ta analiza nie widzi wszystkich rzeczy. Główne założenie jest takie, że te czynniki będą już ujęte w cenach. W związku z tym analiza techniczna może nam pomóc zobrazować na przykład zjawisko psychologii tłumu, ale już na pewno nie pomoże nam w odkryciu, że dana spółka niedługo wypuści jakiś nowy, bardzo ciekawy, dobrze zarabiający produkt. Po prostu ta analiza nie może tego zobaczyć, bo opiera się na cenie i czystym popycie i podaży. Niezależnie od tego, co wybierzemy, warto mieć świadomość, że inwestor indywidualny ma dzisiaj dostęp do możliwości i danych, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były zarezerwowane dla klientów zamożnych, będących pod opieką doradców inwestycyjnych. Możemy uczyć się obydwu metod analitycznych, korzystać z analiz domów maklerskich i serwisów agregujących dane finansowe. To tylko narzędzia, które mogą nam pomóc, a my decydujemy, z których i jak korzystamy.